day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold as she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her. Wszystkim, Truluna de Lula, witam Was w kolejnym odcinku Ceny Marzeń. No, niech ona sobie pomaluje jeszcze chwilkę. Zobaczymy, może ktoś wyjdzie z tamtego domu. Cały czas się tam światła palą, słuchajcie. U nas też się palą, jest taka kijowa pogoda. Jest dość wcześnie rano, a jest bardzo ciemno. Melanie chciałaby się wybrać też na festiwal jesieni. Ja nie wiem, czy nam się to uda. Jak się czuje w ogóle Śnieżka? Ona cały czas śpi. W ogóle siusiu jej się chce i je i tak samo jeść. Nie wiem, czemu ona śpi cały czas na dworze. Nie chce spać z nami, ten pies dalej nas nienawidzi. Muszę Wam powiedzieć, czekajcie, zobaczymy sobie na jej kontakty. Ojeju, są strasznie mizerne. Także też bym chciała popracować tutaj nad kontaktami ze Śnieżką na pewno. Jak widzicie, w naszym domu no niewiele się zmieniło. Dlatego, że nie mamy funduszu po prostu tutaj na zmiany jakiekolwiek. No oczywiście moglibyśmy sprzedać auto, ale w każdej chwili Berg może się o nie upomnieć i wtedy byłby ząg. Znowu mógłby przyjść do nas komornik. Także może lepiej nie. Dobra, ile jeszcze zajmie Ci malowanie tego obrazu, co? Dokończenie go. Troszkę tutaj dużo. Aha, dobra, jest mokra. Śnieżka jest cały czas mokra, słuchajcie, ostatnio i w ogóle mnie wkurza tutaj, bo jest pełno tutaj wody przez nią. Ja nie wiem, czy ona jest świniaczkiem. Nie, może nie dawaj jej przysmaku, bo ona teraz nie będzie chciała. Czy ona jest świniaczkiem? Jest świniaczkiem. No i to właśnie wszystko wyjaśnia całą tą sytuację. Śnieżka, przestań. Musimy się jakoś tutaj dogadać. Mamy małą przestrzeń życiową, ale mam nadzieję, że nam się to uda. Tak, one zawsze, słuchajcie, wychodzą na zewnątrz, jeśli chodzi o jakieś interakcje. To jest takie śmieszne patrzeć, jak tutaj Śnieżka chodzi tyłem. No właśnie. Nie wiem, czy wy macie zwierzaki, ale na przykład mój pies był dość malutki, ale tak, żeby tyłem chodzić, to tak jakoś mu to z trudem przychodziło, muszę wam powiedzieć. W ogóle mój pies to... Ach, to było... No, właśnie. To był taki ślimok, że po prostu masakra, nie? Trzeba było tak ją pilnować, bo ona miała też i głupie pomysły i po prostu była taka nierozgarnięta na maksa. Ale przez to była jeszcze po prostu bardziej słodka. Dobra, szoruj tutaj psiaka, bo trzeba będzie go kąpać, a tego byśmy nie chcieli. Okej. Jakie jeszcze interakcje możemy tutaj? Przyjazne, nie. Uczucia. Pomówimy do niej. Dobra, mamy plusika. Damy obwąchać dłoń. Nie, Śnieżka, zostaw to. Spróbujemy ją przytulić. Śnieżka, no zostaw. Chcę tutaj Cię pogłaskać, żebyśmy mogły się zaprzyjaźnić. Strasznie leje. Melanie jest już oczywiście mokra, ja nie wiem. O, patrzcie, Charlotte organizuje imprezę. Super, pójdziemy do niej, bo w sumie i tak nie mamy gdzie iść. Na 13. Okej, zaraz tam będziemy, spoko. Jeszcze 2 godziny. Ale dobra, to pewnie trzeba będzie się coś przebrać. Myślę, że Melanie coś sobie wymyśli. Patrzcie, tutaj ten dzieciak chyba nawet nie zaniósł gazety do tego domu. Dziwna sprawa, my tutaj staramy się kogoś wyczaić. Nikt stamtąd nie wychodzi, ale jest brzydka pogoda. Tutaj jakaś ciężarówka przyjechała. Nie wiem, czy to nie jest ciężarówka z lodami. Czekajcie, zobaczymy. To tak dziwnie wygląda jakoś. Kurczę, jakby to był jakiś taki van przeprowadzkowy bardziej. Czy ja mogę tam dojechać szybciej jakoś? Co to jest za auto? Jakieś takie dziwne, nie?
to jest? Ale nie pierwszy raz chyba w życiu widzę to auto w Simsach. A nie, no van przeprowadzkowy. Dziwne. To pewnie do tego domu przyjeżdżają teraz resztę rzeczy dać. Okej, okay. Melanie jest zaintrygowana. Kurczę. A będzie jeszcze pewnie informacja o tym, że Charlotte robi imprezę. Ja nigdy nie wiem, gdzie ta nasza Charlotte mieszka. Chyba koło Jessiego gdzieś tam. Także trzeba będzie się tam dostać. Mam nadzieję, że nie będziemy tam płynąć 100 lat. Pomaluj jeszcze sobie. Pokaż mi na twoje potrzeby. Jesteś trochę głodna. Trzeba by było teraz w domu, słuchajcie, jeszcze szybko zjeść wodorosty, żeby tam nas nikt nie przyłapał, bo to nadal jest tajemnica, że my jesteśmy Sireną. Także dobra, weź nie maluj, skończ, moja droga. Mam nadzieję, że nie będzie tam Berga, ale chyba nasza przyjaciółka nam by tego nie zrobiła, chociaż znając Charlotte, ona chce zawsze dobrze, a to nie zawsze oznacza dobrze dla nas, słuchajcie. Pewnie by chciała, żebyśmy się z Bergiem pogodzili. Dobra, weźmiemy udział, trudno, będziemy musieli jakoś cichaczem zjeść te wodorosty. Melanie, tylko błagam się, nie płyń tam. Nie, ona będzie płynąć, ja to czuję. Nie! Super, i teraz będę musiała szukać domu Charlotte. Czekajcie, to zawsze robię tak, że idę do drogi i się modlę, żeby ona jechała autem, a nie płynęła tam, chodź tutaj. Chociaż ostatnio zrobiłam tak, że do drogi sobie podeszłam. Oczywiście Melanie wsiadła w auto, ale co? Podjechała kawałeczek do oceanu i zaczęła płynąć dalej, więc droga do domu trwała 5 godzin. To jest jedyne utrudnienie, które mnie wkurza w Syrenach i pewnie już o tym wiecie, bo też wiele osób z Was gra w The Sims 3 dalej i pewnie też oglądacie innych youtuberów. Mam tutaj na myśli Asię, u której jest ten sam problem i po prostu solidaryzuję się z nią i naprawdę wkurza mnie to. Gdzie mieszka Charlotte? Kto widzi jakiś znaczek z imprezą? Imprezą! Jest impreza. Dobra, idziemy do Charlotte. Niewykluczone, że będzie tam tylko sama Charlotte. O Jezu, nie jedź do oceanu. Super, udało się, jedziemy. Może będzie dobrze. Przez całą wyspę musimy przejechać. Wiecie co, może wydawać się, że faktycznie szybciej byłoby, gdyby ona płynęła, ale nie. Wierzcie mi, że nie. Niestety. Mogli chociaż troszkę jakieś, nie wiem, takie wiecie, jak ktoś jest z Syreną, żeby miał to pływanie takie naprawdę turbo. Dobra, wzięliśmy udział w przyjęciu. Pokaż mi się, co koło ty się przebierzesz, co? Dobrze by w ogóle... No tak, przebierz się w kostium, zakryj te nogi. Chciałam, żebyś zakryła nogi, ale... Żebyś nie zniknęła jednocześnie. Pokaż no się tutaj. Coś ty na siebie przywdziała. Przecież ja nie mam żadnych modów, które by powodowały, że mi sim znika. No co jest znowuż tutaj? Zmień strój. Słuchajcie, na co dzień nie będziemy się przybierać w kostium. Trudno. Świąteczne lampki na dom. Nie. Ja bym chciała po prostu tutaj wejść. Mogę? Zobaczmy, kto tutaj jest. Jakaś lady, okej, nie pisze kto. A, tylko 3 osoby. Być może ktoś jeszcze przyjdzie. Charlotte jest panią wojskową. I muszę wam powiedzieć, bardzo dobrze tutaj wygląda. Przyjazne, poplotkujemy troszkę z nią. Zabawne. Mam wrażenie, że myśmy się z nią wieki nie widziały. Czy damy jej jakiś podarunek, słuchajcie? Mamy laptop w wyposażeniu? Serio? Wodorosty, straszne misie, zestaw do sztuki ulicznej. Dobra, damy jej książkę jako prezent. No, zaprosiła nas tutaj. Spoko. Zobaczmy sobie, jakie oni mają tutaj mieszkanko. Co? Oni mają tylko jedną sypialnię, przecież nie mają dziecko, z tego co ja wiem. Okej. Okay. Pewnie miałam ich przeprowadzić, ale o tym zapomniałam. Chyba już nie będziemy tego robić. Okej, no Richmond śpi na pieniądzach w przeciwieństwie do nas. Dobra, tutaj jakiś filmik pokazujemy. Nie wiem, czy ten komornik przyszedł.
Nie dostałam żadnego komunikatu. Zobaczymy, czy jak wrócimy do domu, to będziemy mieć wszystko. Dobra, pogadamy tutaj z naszą Charlotte. Opowiemy dowcip. Tu widzę, że towarzystwo nas nie lubi. Pewnie sobie myślą, wiecie, no w towarzystwie wieści rozchodzą się szybko. Pewnie sobie myślą, a to taka wyrodna matka tutaj. Dobrze, że Berg kopnął ją w tyłek. Więc dlatego na nas buczą. Dobra, widzę, że ta impreza nie jest jakaś taka, wiecie, rewelacyjna. No, spoko. Pokaż mi swoje. To jesteś głodna, chce ci się siusiu. Dobra, to może się załatwimy. Pogadamy jeszcze chwilę z Charlotte. A czy moglibyśmy... O, tutaj jakiś romans kwitnie. Fajnie by było się dzisiaj też z Jessim spotkać może. Chociaż przynajmniej na chwilkę. On tu chyba gdzieś mieszka, słuchajcie. Może skoczymy tak po sąsiedzku. Po sąsiedzku. On mieszka, ale nie ma go chyba w domu. No nie ma go w domu. Dobra. To nic, to nic. Może uda się nam go gdzieś wyciągnąć. O, tutaj ona próbuje coś do tego kolesia, ale on jest chyba niezadowolony, słuchajcie. Dobra, zabawne. Opowiemy dowcip naszej przyjaciółce. Poplotkujemy chwilkę. Ucieszyła się z książki, więc fajnie. Dobra, porozmawiamy o sztuce. Właśnie dawno nie byliśmy też w tej wytwórni sztuki. Może byśmy tam poszli kiedyś. My naprawdę mamy laptop w wyposażeniu, może w wyposażeniu rodziny gdzieś jest. No, widzę, że dziewczyny tutaj dobrze się bawią, dobrze się rozumieją. Nie poruszają na razie kwestii Berga. Może poza tym, że Melanie tutaj tylko wspomniała, że on utrudnia jej kontakty z synem. Dobra. Szkoda, że nie ma tego Jessiego, słuchajcie, w domu. Bo cały czas leje, nie bardzo iść tutaj na festiwal w tym momencie, bo to jest bez sensu, zmokniemy tylko. Ale się rozlało, naprawdę. Coś strasznego. Moglibyśmy też w sumie Jessiego do nas do domu zaprosić. Ale dobrze by było też się na przykład gdzieś do baru wybrać, czemu nie? Dzisiaj nie mamy zbyt dobrego dnia. Umówimy się z nim, ponieważ no, nasz były zabronił nam kontaktu z naszym dzieckiem, słuchajcie, więc no, na pewno nie jest tutaj Melanie do śmiechu. Ona chyba zaczyna troszkę żałować, że to tak w ten sposób się potoczyło, że Berg się tak zirytował, że po prostu nie pozwala jej się spotykać z synem, bo myślę, że Melanie zaczyna trochę za Leo tęsknić, jest ciekawe, jak on się rozwija, co u niego słychać, czy dobrze się czuje, czy za nim tęskni, czy ją w ogóle pamięta, bo to też jest ważne. Czekajcie, gdzie moglibyśmy pójść? Dobra, może tu? Nie wiem, co to jest w ogóle za lokalizacja, ale dobra, pewnie jakiś bar. To jest po drugiej stronie wyspy. To już bym sobie wybrała. Ło, kurde, to już bym sobie wybrała. O kurczę, widzieliście tego pioruna? Jak nam szczelił w chatę, pewnie brzmi nieźle. Spotkajmy się na miejscu. Znaczy, nic się tutaj nie stało na szczęście. Ale normalnie to mogłoby nie być wesoło. Hej Melanie, dzięki za przejście na przyjęcie. Jasne, było drętwo, kurczę, jak, że hej. Było chętnie, wolno. No, ale było drętwo na przyjęciu, więc chyba nic tam nie straciliśmy. Ale tutaj fontan. A tu jest w ogóle pod gołym niebem to wszystko? A nie, bo tu są kibelki. Okej. Kibelki zawsze w cenie. Taka mała knajpeczka, jak uroczu. Nie no, fajnie, tylko troszkę mało miejsca tutaj jest. Będzie nam... A tu jest więcej, słuchajcie. Tu jest więcej miejsca, tutaj też możemy coś porobić, jak fajowsko. Pójdziemy sobie tutaj z nim. My nie jesteśmy w grupie w ogóle. Dlaczegoż? Dlaczegoż nie? Czekajcie, on jest tylko nami zauroczony. Możemy go zaprosić na randkę? A, pochwalimy jego wygląd. Hej, baby, twój wzrost jest taki sexy. Przyjazny, luz. Zaprośmy go na randkę. O, dokładnie. Pogadamy z nim chwilkę. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nie zmokniemy.
O, fajnie, jesteśmy już w grupie. Dobra, jesteśmy na randce, więc spoko, już nie muszę go zapraszać. Ulala, szybciutko poszło. Pójdziemy sobie, gdzie chciałam iść, do tego pokoiku takiego z zielonymi tymi. Dobra, pójdziemy sobie tu przy. Nie! No nie mogę tutaj podejść z sympatią. No, dobra, potrenujemy na maszynie rzuty. Skoro nie chce gra ze mną po dobroci, no to musimy tak to zrobić. Melanie, dlaczego ty się przebrałeś? Dobra, nieważne. Nieważne. Chyba dlatego, że dałam ci tutaj co przybiegnij i tyś mi się przebrała w strój treningowy. Widać twoje łuski. Niedobrze. Niedobrze, moja droga, zmienisz sobie strój, bo to był po prostu wypadek przy pracy. Ciekawe, kto wygra. Patrzcie, Jessie prowadzi. Pa, nie da nam wygrać. To ci testosteron jeden. No, Melanie, nie daj się. O kurde, chyba już przegrałaś. No, może być ciężko. No cóż, Melanie chyba nie jest zbyt dobra, jeśli chodzi o sporty. Wszelakiego rodzaju w przeciwieństwie do Jessiego, który tutaj, kurde, widzę, że wymiata. Ale może nam się uda odrobić tutaj. Nie udało nam się. Po prostu zmiażdżył nas. I jeszcze się z nas śmieje. No, ładnie to tak. Ładnie to tak, ja się pytam. Dobra, luzik. I kilka interakcji romantycznych. Właśnie, pocałuj go. Pochwal wygląd. Czy my możemy tutaj go poprosić, żeby został naszym boyfriendem? Czy. Chyba jeszcze nie wiem, czekajcie. Kilka in. Aha, dobra, już myślałam, że ona chce się całować z Charlotte. To było troszkę dziwne tutaj. Ale spoko. Co my możemy jeszcze tu robić? Nie, możemy w piłkarzyki pograć tutaj w to coś, co nie wiem, jak się nazywa. I tu mamy też gnomy. Uderz gnoma. To się w dwójkę gra, czy pojedynkę? Grzmotni, czarownik, wilkołak. Fajnie, tylko nie chcę, żeby mi Jesse gdzieś tutaj uciekł. Na jakie buziaczki. O, możemy coś tutaj sobie z maszyny jeszcze wyciągnąć. Nie mamy za dużo kasy, ale słuchajcie, spróbujmy wziąć jakąś nagrodę. Może wylosujemy coś fajnego i damy Jessiemu, co wy na to. Je, tanie drinki! No i tak się podekscytowałam, że nie byłam w stanie nawet tego wypowiedzieć. O, pani tutaj szoruje szklanki. Dobra, Melanie, wyciąg coś fajnego. Tak, za chwilkę pójdziemy na drinaska. Widzę, że Jesse tutaj cały przemoczony, słuchajcie. Coś, co ty wyciągnąłaś? Garniec kasy? Pokaż, masz ty w wyposażeniu to, czy upuściłaś to? Ja upuściła, dobra. Romantyczne, obejmij go. Dobra, znakomity masaż mu przeprowadzimy. Jestem ciekawa, czy po prostu uda się nam tutaj go poprosić o to, żeby został naszym facetem, czy w ogóle będzie chciał. Słuchajcie, po tych wszystkich przejściach, perturbacjach. Pocałuj na pożegnanie. O kurde, mogą mi się przyczepić do praw autorskich, jeśli chodzi o muzykę, bo teraz słyszę. Możemy to wyłączyć? Nie, możemy tylko zmniejszyć głośność. Zagłuszać muzykę! Zatańczyć. O, możemy zatańczyć razem. O, potańczymy sobie fajnie. Dobra, nie będzie tutaj za bardzo muzyki słuchać, ale to jest taki bicik bardzo charakterystyczny, więc YouTube może się naprawdę przyczepić mi do tego. Nie chcę się później tam bawić, kombinować, wyciszać i inne głupoty. Dobra, tańczy razem. O, widzę, że bardzo dobrze się tutaj bawią. Słuchajcie, co my jeszcze możemy tutaj porobić? Ej, paniusiu, ty nie miałaś chodzić o lasy, tylko driny robić. Jakie teraz drina sobie zamówię? No, okej, tutaj widzę, jakaś pani stoi, coś sprzedaje. Nie możemy drinki? Nie, nie mogę jakieś jedzenie kupić. Nie, Melanie, gdzie ty jesteś? Dobra, no to chodź tutaj ze swoją sympatią. Bo widzę, że bar to chyba umarł tutaj już dzisiaj. Dobra, przygotuj szybkie drinki. Napijemy się z naszym Jessim. Gdzie on w ogóle jest? Nie wiem. Gdzieś tam został w tyle. Jessie, chodź tu. Możemy go zawołać w ogóle, czy to będzie za daleko? Pewnie będzie za daleko.
Chyba nie mogę go zawołać. Dobra, liczę tylko na to, że on do nas przyjdzie za chwilkę. Czy ja mu mogę podać ten drink? Koniec happy hour. No ja, żebyś ty tylko te drinki podawała, to by było dobrze. Zanieść drink do Jessiego. Ok. A później weź sobie jednego i wypij też, czemu nie. Zobaczmy, jak ona tutaj przyniesie mu tego drinaska. No, Jessie, co? Smakuje ci drin? No, chyba mu smakuje, słuchajcie, a to jakiś Elvis tutaj. Elvis paparazzi. Myślę, że Jessie jest dość zadowolony z tego wieczoru. A ten wieczór, słuchajcie, mógłby być jeszcze lepszy. Chyba pójdziemy do Jessiego. Zresztą zobaczę, do kogo jest bliżej za chwilkę. Ale chyba jednak do Jessiego mi się wydaje, że będzie bliżej. Dobra, mamy drinka. Uff! Jakiś burek mi tam szczeka na dworze. Dobra, Melanie, co ty tam chcesz? Chcesz pooglądać? Dobra, czy jest tutaj gdzieś w pobliżu Jessie? Nie ma go. A ja bym chciała zjeść wodorosty. Dobra, Melanie, szybciutko, tak, zjedz te wodorosty. Jak gdyby nigdy nic, jakby ktoś cię przyłapał, to powie, że po prostu to jest zdrowa żywność. Dobra, zobaczmy. Gdzie nam będzie tutaj bliżej? Tutaj mieszka Jessie, tak? Tak, spróbujmy się tu wybrać razem z Sympatią i spędzić u niego noc. No, okej, okay. Wybierz się z Sympatią, udało się tym razem, także fajnie. No i odezwę się do was, jak oni przyjadą. Jesteśmy już w domku, znaczy w domu u Jessiego. Drabę w drzwi, nie, moja droga. Dobra, odwiedzimy jego dom z nim samym. Także spoko. Może się uda wejść do środka. Dobra. Zaproponujemy wejście do środka, bo strasznie leje. W ogóle przez cały dzień. Masakra. A to jest mama naszej Śnieżki. Słuchajcie, sobie śpi Enka. Ciekawe, czy też jest taka trudna, jak jej córka w kontaktach. Dobra, romantyczne. Poflirtujemy z naszym Jessim. Pocałujemy go, wiadomo. Okej, okay, zapytamy się, czy możemy zostać na noc. Żeby nie było, że po prostu, wiecie, rozbijamy tutaj swój śpiwór i traktujemy jego dom jako hotel. Zapytamy się. Poflirtuj z nim, wiadomo. Trzymaj za ręce. Słuchajcie, chciała kilka interakcji romantycznych, żeby mu zaproponować zostanie, wiecie, chłopakiem. Uściskuj się. O, cóż za czarujący wieczór, lele. Pewnie rozgość się, no to super. Czyli już wiemy, że zostajemy tutaj na legalu. Słodziaczki. Pocałunek z przechyłem, miłosny uścisk. Postaraj się o dziecko. Stały związek, o to mi właśnie chodziło. Ulala. Całuski tutaj, w ogóle. Słuchajcie, trzeba tutaj dobre ujęcie uchwycić. Dobra. No, ten nasz Jessie idzie tutaj z nami na całość. Iść na randkę z Jessim. No to właśnie jesteśmy na randce, chociaż chyba już nie. No, dobra. Okej. Okay. Jeszcze oczywiście jakieś barabara by się przydało, no i pewnie pójdą sobie Simy spać. O, dobra. O, jest naszym chłopakiem, fajnie, musimy to uczcić teraz. Nie? Barabara nie? O, co tutaj mamy? Zabrane rzeczy. Ciekawe, co nam zabrali, kurde. Dobra, poflirtuj. No jak nie chcesz z nami, Barabara? No jak? Co ty, Jessie? Opanuj się, obściskuj go. Pogłaszcz po policzku, dobra. Zalotny dowcip. A możemy wskoczyć mu w ramiona. Dobra, pocałuj go. Ja mam nadzieję, że po tej dawce romantyzmu po prostu się na mnie oprze. Kurde blade. Co to w ogóle ma znaczyć?
tak nam dobrze się układa. Jesse, o co ci chodzi? Może jest zmęczony, a może boli go głowa, słuchajcie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Spróbujmy jeszcze raz to, Barbara. Może jest Jesse trudny do zdobycia, słuchajcie. Chociaż nie wydaje mi się. I co, Jesse? O ty mendo! Dobra, to idziemy spać. Tylko gdzie? Gdzie jest jego sypialnia? Zakładam tu, że tutaj. Ciekawe, czy przyjdzie w ogóle do nas. Patrzcie, no nie chce z nami Barabara, no. Zastanawiające. Patrzcie, jaka zmęczona, czy w ogóle odejście z kwitkiem. Co za wstyd! Wyszłaś z siebie, ale twoje awanse nie zostały docenione. Więcej szczęścia następnym razem. Idzie jak zombie. Biedna. Dobra, kładź się Melanie do tego wyra. Śpi. Ciekawe, czy ten po prostu nadąsany przyjdzie do ciebie. Zobaczymy, co on tutaj robi. Stoi. O czym on myśli? Co zrobi? Jessie, ty chyba nie masz nikogo, co? Na boku gdzieś tam, co? O czym ty myślisz? O czym ty myślisz? O psach? O psach myślisz. Dobra, Jessie gdzieś po las. Aha, na kibelek. Jestem po prostu ciekawa, czy on do nas przyjdzie. Czy się położy? Widzę, że po prostu marnuje czas tutaj. Dobra, idzie. I chyba się położy obok nas, coś mi się wydaje, bo tak się pojawiło tutaj nad jego głową. Tak, no to przynajmniej tyle, słuchajcie. Może faktycznie był biedaczek zmęczony. Ja widzę, że Enka chciałaby się tutaj dostać do łóżka. Może być tak, że ona tutaj zawsze śpi. Tym razem Melanie wykorzystała to miejsce. Ale okej. Słuchajcie, moi drodzy, to będzie na razie koniec tego odcinka. Zapraszam Was na kolejny. Myślę, że już niebawem. Także trzymajcie się i pa, pa!